1 września młodzież koneńska będzie dojeżdżała do szkół do Łomży i czy będzie na tej zatoce możliwość chociaż odjechania do Łomży o godzinie 7 czy przed 7, bo to jest z Ławnej dojść na dworzec autobusowy, to jest ponad 20 minut, także to jest duży odcinek drogi i pytanie, czy będzie mógł wspomóc dla tych młodzieży, żeby mogła rano odjeżdżać, żeby nie musieli dłużej wstawać. Na interpretację pana Szymańskiego, tak? Czy będzie możliwość odjeżdżania z zatoczek rano? Tak, będzie całą dobę, panie radny, bo to rozumiem, że będzie wykonany remont, tak? Jak się skończy remont, to te zatoczki będą normalnie funkcjonowały i zarówno zatoczki po lewej stronie, jak i po prawej stronie będą mogły dzieci odjeżdżać. Po zakończeniu remontu. Tak, po zakończeniu remontu, no trudno teraz wymagać, żeby te zatoczki wjeżdżały w autobus, jeżeli jedna strona ulicy jest nieczynna. Tak?